Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj zagramy w The Mortuary Assistant, czyli grę opartą w sumie na sekcjach zwłok. Jest to gierka z gatunku horroru, więc myślę, że może być ciekawie, w szczególności, że ten kanał w sumie miał być na początku taką inspiracją do tworzenia filmów grozy. Tak więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy nową grę. Jest to niestety demo V117, więc pewnie za długie to demko nie będzie, no ale zobaczymy. Co wyjdzie? It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Moi drodzy, macie w rejestrze napisy dostępne. Where are my keys? Macie dostępne napisy w prawym górnym rogu, jeżeli siedzicie na telefonach, ewentualnie w prawym dolnym rogu, jeżeli siedzicie na komputerach stacjonarnych, ewentualnie laptopach. Nie będę wam tego teraz tłumaczył, z miejsca po prostu zrobię napisy. Myślę, że będzie to bardziej imersywnie, niż miałbym się odzywać w trakcie jakichkolwiek dialogów. Tak więc dobra, mamy swoje pierwsze samotne sprawdzenie zwłok. Że co? Miłe osoby są martwe, serio? Music band shirt. Wyłączymy to radyjko, nie wiadomo, czy nie będzie praw autorskich na nie. Death and Decay. A book covering the process and science of the composition. Okidoki. Szukamy kluczyków, z tego co mi wiadomo. O, możemy normalnie przenosić przedmioty. Ciekawe, jak ta gierka się w sumie rozwinie później. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy to będzie taki klasyczny horror, czy bardziej symulator. No jak wiadomo, na początku twórcy mogą nie mieć jeszcze takiego planu całkowitego rozwoju gry. At least there's some food in here. Dobra, nie będziemy sprawdzać tego, szukamy kluczyków. Tylko gdzie mogą być te kluczyki? W szafce nie. Raczej nie. Where are my keys? God, we lose those. Latarki jeszcze nie mamy. Ej, dobra, bo może ja coś tutaj ominąłem. Gdzie są te kluczyki? Tu są kluczyki. Keys to the apartment. Car and the front door of River Fields. Where are my keys? No, przecież to wziąłem. Halo. Oh, inventory. Large items are held in your hands. If both hands are full, you will need to drop a large item before picking up another. Smaller items are kept in your pockets. Dobra, nie będę już tego tłumaczył, to jest ogólnie... że możemy upuścić jakieś przedmioty bez problemu, klikając tutaj. Okej, okay, ale gdzie były te kluczyki? Ja ich tu nie widzę. Czyżby gra nas już strollowała? Nie, no chyba ich nie wydropowałem. Ej, serio. Czy wy widzicie tu kluczyki? Bo ja ich nie widzę. Czemu ich nie ma w pakiet?
Nie mówcie, że już baga złapaliśmy. Where are my keys? Dobra, moi drodzy, robię szybkie cięcie, bo chyba coś tu się już wykrzaczyło w tej grze. Dobra, moi drodzy, niestety musiałem zresetować grę, bo ostatnio były tutaj kluczyki, ale ich nie mieliśmy w naszym inventory. I zauważyłem, że tu mamy kolejne szafki. Nie wiem, czy ich wcześniej nie zauważyłem. No ale już znaleźliśmy pierwszego buga dosyć szybko, jak na grę, która powinna być przynajmniej w jakimś stopniu grywalna. No i dobra, są te kluczyki. Zobaczymy teraz, czy wyjdziemy. Aha, nie możesz tego użyć, serio? Okej, okay, dobra, wyszliśmy. No to co, jest nasz ośrodek, ośrodeczek, w którym będziemy tutaj przeprowadzać naszą sekcję zwłok, rozumiem, tak? Dobra, ale jestem kulturalnym człowiekiem, zamykam drzwi za sobą. Co, pierwsze co to kawka. Zrobimy sobie kaweczkę. No to teraz nie możemy już tego. No trudno. Jak chcesz. Wazy się zbić nie da, widzę. Dobra, co my tu mamy? A clipboard. A clipboard used for forms and keeping tracks of mortuary task. Czy my tu możemy przejść? Nie możemy tu przejść, ale możemy za to otworzyć nasze szafeczki, które są puste. To po co w ogóle ci te szafki? Oj, coś mi się wydaje, że ten krzyżyk będzie tutaj niedługo przekręcony. Mr. Delivers Business Cards. Dobra, mogę to rozwalić? Nie mogę rozwalić. Matchbox, a box of matches. To nie będę wam tłumaczył czegoś takiego, no bo to wiadomo, że tu jest napisane po prostu pudełko zapałek, prawda? Więc będę wam tłumaczył bardziej rzeczy związane z fabułą. Myślę, że to będzie bardziej logiczne. Jezu, czemu jest tyle tych krzyży tutaj? Jest nasza osoba. I nawet się rusza głowa. Nice. Bezpieczniki. Oj, coś mi się wydaje, że niedługo je chyba coś wywali. Tank cleaner. A cleaning solution for cleaning tanks and embalming machines. Ogólnie środek czyszczący. Da się zgasić światło? Da się. W ogóle to było chyba światło zapalone od początku. Gasimy, żeby było bardziej klimatycznie. A co mi tam? Tego nie możemy wziąć? Nie. Nie możemy. Chyba, że nie. Nie możemy. Rebecca. Rebecca, thank you for coming in on such short notice. The body currently in the embalming room is done, so please return it to cold storage and get started on the next one. I have left the key to the embalming room in the top drawer of the front desk. Raymond. P.S. Don't forget your clipboard. I co, teraz to musimy wziąć? Nie. A, my możemy to w ten sposób brać. Ja myślałem, że to jest po prostu szybkie wyjście. No dobra. Co my tu mamy? Wzięte ciało z lodówki, sprawdzone, ale to chyba nie jest nasze. To ewidentnie nie było nasze, bo to już było sprawdzone. No dobra. Aha, czyli prawym wszystkie myszy sobie po prostu to bierzemy. No dobra, ale co my tu dalej musimy zrobić? Bo serio to jest bardzo skomplikowane. Nie to, żeby mi się nie podobało, ale jest naprawdę skomplikowane. Jeszcze raz. Dobra, zostawiłeś klucze, których nie ma. Albo jestem ślepy, tak sprawdzam i sprawdzam. A, dobra. Czekajcie, bo jestem chyba ślepy, prawda? A quick inventory. Tak, jest napisane in top drawer, okej. Okay. Przepraszam was, jestem dzisiaj troszeczkę zamotany. To się wytnie. No dobra, nie chcemy. Witam pana. Źle pan wygląda. Zamkniemy drzwi, bo nie lubię przeciągów. Tu nie ma drzwi. Cholera. I robi się creepy. Tak więc dzień dobry panu. Co to jest? Tu się nie da jeszcze tego użyć. Mamy w szafkach. Glutaraldehyde.
An RTL fluid base used for firming and preserving tissue. Tak naprawdę to nic nie zrozumiałem stamtąd, znaczy prawie nie zrozumiałem. Dobra, mamy komputer. Riverfields Network How-To. Enter cadaver information. Click the record system icon to open the program. Match the section on your clipboard to the corresponding section on the computer. Once all findings have been entered into the system, click submit to print out embalming records. Then file the records up front to begin the embalming. Embalming, przepraszam. Okay. Record system. Mhm, czyli musimy najpierw się dowiedzieć, kim ty jesteś. Musimy jakiś kod podać. No dobra. Tu mamy skalpelę. Tu mamy jakieś szczypce, nożyczki. Przejdźmy się najpierw, może zobaczmy, co tu w ogóle jest. Coś tu było. Access card. Mr. Delver works patch. Full access. Ale czemu tego nie możemy wziąć? Aha. Access card, my new work badge. Czyli to jest jej. Dobra, ale czemu tego nie chcesz wziąć? Może ci się to przydać, nie uważasz? Bo to jest limited access. Ale tego trupa to się w sumie nie boję, bo on jeszcze leży, pewnie nie jest skryptowany. Czy to są chłodnie? Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic i on się nazywał Sherwood Kelly. Tu też nie ma nic i tu mamy kolejną denatkę naszą, tak? Czy ty nie masz oczu? Chyba nie mogę podnieść? Nie mogę. No to wjeżdżaj na razie tam, gdzie byłaś. O, w ten sposób, dobra. Zamykamy panią. Chłodnia to chłodnia. Z tego co leży tam, z tego co pamiętam, musieliśmy chyba włożyć do chłodni ponownie. Albo go może spalimy? Nie, no nie będę chamski. Dobra, to temu panu już chyba dziękujemy. Ej, to już było creepy. Bardzo. Dobra, to jest dziwne, bardzo dziwne. Oczywiście nie wziąłem tamtej notatki, prawda? Dobra, na razie ci zostawimy tu. Mieliśmy pana włożyć do chłodni. Okej. Chyba w ten sposób, prawda? O Jezu, to było creepy. Dobra. Naszego denata już odkładamy z powrotem. Żegnam. Uff. To było serio creepy. Mogliby naoliwić te drzwiczki, bo to jest niefajne. To jest bardzo niefajne. Dobra, bierzemy kolejne te nasze nosze. Podstawimy. Wyciągamy panią denatkę. Ups. To było dziwne. Ja to zamykam, bo oczywiście nie chcemy tych przeciągów. Ja lubię ciepełko. I bardzo ciężko się tym steruje. Uj, bardzo ciężko się tym steruje. Możemy biegać? Nie możemy biegać. Ona otworzy teraz oczy, jestem pewny. Jestem pewny, że ty zaraz otworzysz oczy. Kurde, przestań. Dobra, sprawdźmy, co z tobą jest nie tak. Ja mogę... O, mogę cię obracać. Dobra, ja tu nic nie widzę. Rozpinać tego nie będziemy, bo mi YouTube... A, jednak było coś, przepraszam, było zadrapanie. Dobra. Głowę możemy zobaczyć. Tu nic nie widzę, włosów nie mogę odgarnąć. Tu też nic chyba nie ma. Tu możemy sobie wypoziomować. Dobra, a ust nie sprawdzimy? Ej, mam jakieś dziwne takie uczucie, jak na to patrzę. Nie wiem czemu. Tu jest zadrapanie kolejne. Dłonie już obkręcaliśmy? Nie, nie obkręcaliśmy dłoni.
No to widać, że są zmiany wątrobowe. Czyli to jest tak, już była denatka praktycznie. Na stopach nie ma nic. Nie to, że udaje lekarza, nie. Naprawdę to nie wiem, co ja gadam w ogóle. To co już, efekt gnicia? To już mieliśmy. No to co, no ma tylko zadrapanie. To co tam się pani stało? Nie, no tu nic nie widzę. Czekajcie, tym to się otwierało, tym się otwierało. Eni Aruokei? Nie wiem, Aruyaki? Bóg wie. Record any disgusting marks. Okej, okay, czyli mamy już zrobione. Teraz musimy to wprowadzić do komputera, okej. Okay. Pani Danatko. I to było tak. Eni. Wiek 83 lata. Prawe ramiono. I tu była jeszcze prawa noga, tak? Czy na trzecią się wiek nie zapisał? O, a to w ten sposób. A, kopiujemy w ten sposób i wklepujemy tu. Przepraszam. Dobra. Czegoś zapomniałem? A, jeszcze lewe ramię. A, czy ty tu stoisz? Ej, ja to potem zobaczę na filmie, bo w sumie skupiłem się na tym i nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że ona już stoi. Ej, to nie, wcale nie chodzi o to, że ja mam jakieś omamy wzrokowe. Nie, nic z tych rzeczy. Gdzie jest ta drukarka? Gdzie jest drukareczka? Drukareczko moja tu jest. Embalming report. A packet of mortuary paperwork related to the handling of the decays. File up front so they are available if requested. No, myślałem, że się tutaj obudzi. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Tu już jest zrobione. Dobra, odłóż to. Nie chcemy tego. Tu już jest zrobione. To co, teraz tniemy, rozumiem. Tniemy, panią, tniemy. Dajcie mi te ostrza. A small sharp blade used for surgery. Gimme, gimme. Patrzcie, to się teraz tak robi. I can't use that here. No co nie, co nie? I can't use that here. Co ja mam teraz zrobić? Bo zgłupiałem. Czy ja to wydropiłem? Nie! Bierz to. Ej, dobra, bo zgłupiałem. Będę wam chyba zaraz tu robił... Będę wam tu robił raczej... cięcia. Coż by było to na tyle? Nie będziemy ciąć? Nie, no musimy ciąć. Czekajcie. Weźmy jeszcze raz to do ręki. W świetle. Tylko to jest... dziwne. Mam nadzieję, że mi się to nie zbaguje. Ej, serio, nie wiem, co teraz mam zrobić. Co to było, przepraszam bardzo? Czemu to się wszystko potwierało? Co jest?
To nie wiem, co ci się odwaliło. Ten tylko nasza nadal stoi, czy leży. Tu coś by wolnęło? Raymond, leżysz? Leżysz. Znaczy nie, fu, Kelly, przepraszam, Raymond, nasz szef. No dobra. Że cię podłączyć gdzieś tu? Ej, tu nie ma nic opisanego, co ja mam zrobić dalej. Tu też nic nie ma. Ja czegoś nie przeczytałem. Nie znamy kodu. O, co to jest? Jakieś klucze? Czy my tego nie widzieliśmy wcześniej? Czy to jest tutaj? Cóż to za secret? Smart notebook. Rebecca, you weren't supposed to find this yet, but I suppose you found my key. You simply aren't ready for this work. I can't let you live what I live. Not yet. Maybe in the spring. Raymond. Aha, czyli to pewnie będzie... To będzie raczej... oznaczenie... kiedy będziemy mieć oficjalną wersję tej gry. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale serio, czegoś chyba tu nie rozumiem. Proszę przestać. Wow. Creepy like fuck. Can't hold anything else. Co ja mam tu zrobić? Czemu gra mi tego nie tłumaczysz? Co to kurwa ma znaczyć? Wow. Wow. Dobrze, że nie włączałem nagrywania. Bóg cię opuścił. To już dawno temu. Teraz coś wyskoczy tak. Wow. 100% jestem pewny, co krzyże. Kamikaze! Fuck, dobra. Ła, ciary poszły. Ciary poszły. Teraz możemy tu przejść. Wszystko pięknie, ładnie, ale co my dalej mamy zrobić? Ja bym ją teraz spalił, serio. Tu zamkniemy. Mamy skalpel, tak? I can't use that here. Dobra, będziemy teraz patrzeć. Needle injector. No to możemy wziąć. I can't use that here. To już jedno mamy. To też możemy w sumie wziąć. A raz się z panią pobawimy, zobaczymy, czy zaraz będziesz taka cwana, jak cię rozetnę. Zaraz zobaczymy, czy będziesz taka cwana. Tego wziąć nie możemy. Ale to już możemy. Dobra, to wyrzućmy wszystkie rzeczy, które mamy zbędne. To nam nie potrzebne. Tutaj też nic nie ma. Floor clean. I can't hold anything else. Formol. Dobra, nieważne. I can't use that here. I can't use that here. No to co my mamy zrobić? Ej, naprawdę nie wiem. I can't use that. I don't have my clipboard. Serio, teraz ci to jest potrzebne?
Dobra, moi drodzy, już chyba wiem, co tutaj trzeba zrobić. Mieliśmy zabrać nasz clipboard do. O to mieliśmy wziąć. I mieliśmy to wziąć do naszej głównej hali tutaj. O Jezu, ten obraz jest creepy. I mieliśmy to wziąć tu. A ja nie ogarnąłem, o co tu chodzi. A to nasza wadza. Swoją rzuciłem tu na początku. Dobra, ale teraz już wiem. Teraz czas na balsamowanie. Tylko jak to zrobić? Czy ja muszę wziąć... to? Czy ja to już miałem? Miałem. A nie, teraz będzie płyn do balsamowania. To było to? Chyba to było to. I tu idzie to. Tak. I coś jeszcze, prawda? To chyba nie. To chyba nie. Pewnie to. Mhm. Czyli co, będziemy tak sobie tutaj wszystko wrzucać? That's not it. Nie. Czyli jest tu jakiś limit tego wszystkiego. I co teraz to? Ano. Ile jeszcze mamy tu płynów? O, może od razu Ludwiczka wpierdolimy? Boże, będę musiał to wypikać znów. Ja to jestem głupi. Metanol, no tak. Wow. Ej. Paniusiu, ja cię miałem teraz zmumifikować. Wow. Ohoho. Czemu to jest zamknięte? Czemu to jest pentagram? Staniemy na środku, a co mi tam? Co, wracamy? Nie wracamy? Oknem, nie? O fuck, dobra, robi się creepy. Robi się creepy. Czy ktoś ze mną stoi? Nie. The flash of fire and ashes or of flesh will herald the coming of my house. Wow. Gdzie my jesteśmy? No! No! I'm not going! I hate you! Please! Don't! No, powiem wam, że się robi bardzo dziwnie. Miss Owens? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just... I love you. 10-year coin. This is my coin. Czyli co, straciliśmy osobę. Jakąś bliską. Somebody! Get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! What the fuck? Some kind of clay disc with markings. There are 4 empty slots. Tu jest coś jeszcze na odwrocie, nie? Teraz tak się nie odzywam teraz, ale staram się wczuć w to, co tu jest przedstawione. What the fuck? Pierdalej. Już widzę cię. A, i tak się będziemy bawić? Ja wyłączę, ty włączysz? Come on! Ara. To nie jest wystarczający powód, żeby stąd uciekać? Naprawdę, no wsiąść w samochód i do widzenia. Ale oczywiście nie. Nie może być tak dobrze. Pewnie. Chodźmy do tego trupa, do tej zjawy. No, kurwa. O, już się nie ma tutaj.
to wracamy. Co ja teraz mam zrobić? Coś tu było. O, coś tu jest. Czy tu coś jest? No, coś tu się pojawia raz na jakiś czas. No dobra, no i co dalej? That's not it. A i teraz mamy może tą rurkę wtyknąć jej, co? Tu mieliśmy bodajże rurki PCV. PVC, przepraszam. O. No i co, odpalamy maszynerię? Ty, wszo jedna, jak ty żeś się tam zmieścił, co? Holy moly, jak to jest głośno. No tu się czuję bezpieczniej. Ja pierdolę, dobra, ile jeszcze? Ile człowiek może mieć krwi? Chyba już. Odłączamy teraz paniusie. Oj, patrzcie, jak się szybko zagaiło. Kurde, ale ta medycyna poszła. The filled body cavities insert the trocar until it stops to begin the flow of embalming fluid. Once that cavity is full, pull the trocar back, rotate it, then reinsert at new angle until the reservoir bag is empty. Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem? I can't use that here. Co ja tu miałem wziąć? Przydałem to przed sekundą. To są te torkary, prawda? I already have one of those. To jest to. I'm missing something. I can't use that here. To znów coś się pojawiło? Gro, czemu mnie tak nie lubisz, co? Tu igły do szycia. Needle injector. Nie, to są zwykłe igły, przepraszam. Ale ten film będzie pocięty, coś mi się wydaje. To weźmiemy. I'm missing something. I can't use that here. Ej, to ja nie rozumiem, co ja mam tu wziąć? Rurki PVC już były. Tego wziąć nie możemy. That's not it. Okej. Dobra, a jak ja to mogę? I can't use that here. Ej, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. To mamy czekać, aż te wszystkie płyny z organu powyciągamy? Nie będę dobrym. O, dobra, tu jeszcze. Chciałem powiedzieć proktologiem, ale to chyba nie to. O, proktologiem to na pewno dobrym nie będę. Blisko, ale jeszcze nie tu. Jak on się nazywał? Boże, nie proktolog. Jezu. There we go. Nie grabarzem. Ty kurde, wszo jedna. Jezu, to jest tak słabej jakości perset. Znaczy perset. Model. A jest taki creepy.
Dobra. I co, teraz znów coś musimy tu zrobić? Przecież możemy po nim się odwieźć. Ja bym ją odwiózł. Ja bym cię odwiózł w chuj i już bym się nie wracał do ciebie. Już tych już nie możemy wziąć. Czekajcie, bo w sumie mamy przecież ten... A, pour pump cleaner into embalming pump to clean it. I zostały nam w sumie jeszcze jedna. A tu wszystko było napisane, ale jestem baran. A to musimy wyjść tam, bo ten czyścik był tutaj chyba. To co, będzie trup kolejny? Ja tylko czekam, aż wywali te korki, naprawdę. Czekam, aż wywali mi te koreczki i będę w dupie. Ale dogram to. Dogram, choćby nie wiem co. A przecież tu był, przyniosłem jeden. Ale to jest głośne. Mega głośne. To jest naprawdę głośne. Więc co to było? Zamknij tu szufladę. Dobra. Zabieramy cię, Poniusiu. I coś mnie walnie od tyłu, prawda? Door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Saint Neco my return. Dobra, to już jest. Śmiej się, śmiej, mi do śmiechu nie jest w tej chwili. I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Ja się nie widziałem nawet. Look at this pitiful flesh I am serving to. But this body is no longer mine. No i się poskładała jak... My prize. Kim ty jesteś? O Boże, Afroamerykanin. Nie, to że jestem rasistą, nie. Wow. Dobra, chyba skończyliśmy, moi drodzy. Jeżeli bym miał to teraz drugi raz nagrywać, to pewnie zajęłoby mi to jakieś 15 minut, może maksymalnie. No i pewnie zobaczymy się w The Mortuary Assistant w wiosnę 2022. Ale... Co ja mogę powiedzieć teraz o tej grze? Kochani, jest gra dobra, dobrze straszy. Ale ma jeszcze sporo mankamentów. Dużo ta gra nie tłumaczy. Brakuje wielu skrótów klawiszowych. Na przykład tak jak mieliśmy tą naszą tabelkę z tymi wszystkimi operacjami, to powinno być pod jakimś klawiszem, nie wiem, czy Q, czy nawet Z. Ale żeby było to non-stop obecne, no bo nie oszukujmy się, jednak no gra nie tłumaczy nam takich podstaw. No jeżeli osoba, która pierwszy raz widzi taką sekcję zwłok, no to tak naprawdę jest ciężko jej się odnieść do tego wszystkiego, nie wie jakie są następne kroki, czego się używa, więc moim zdaniem troszeczkę za szybko przyszliśmy tutaj do horroru, zamiast przejść przez jakieś podstawy, prawda? Mogliby dać jakiś prolog, gdzie wyjaśniane nam jest ogólnie to, jak to się wszystko robi, nawet bez takiej nutki horroru, tylko takiej podstawy, żebyśmy potem już nie musieli się za bardzo zastanawiać, co dalej musimy zrobić. Mam nadzieję, że to poprawią i że poprawią te bugi takie podstawowe, typu właśnie znikające klucze na początku i tak dalej. Ale ogólnie gra ma potencjał. Jest kilka fajnych mechanik, które mi się podobają.
więcej troszeczkę może takich zagadek właśnie logicznych, typu jakieś tam rozcinanie tych zwłok, wiem jak to brzmi, aczkolwiek no, bardziej się tego spodziewałem po tej grze niż takiego po prostu straszaka, no, troszeczkę taki interaktywny film, gdzie tam klikamy byle co, żeby tylko przejść tą fabułę. Jest potencjał, jest dużo do zmiany, nie wiem czy się wyrobił do wiosny, jeżeli by chcieli coś takiego zmienić. Aczkolwiek, no, zobaczymy na wiosnę. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie. To było The Mortuary Assistant. No i do zobaczenia w tej grze na wiosnę. A tak to widzimy się w innych produkcjach. Pamiętajcie o lajkowaniu, pamiętajcie o komentarzach i o ocenie filmu. Dzięki wielkie, grał dla was Shiro. Hej, hej.